Siemaneczko moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Luke Młody, a ze mną jest dziś my wife, czyli Boni Kamcia. I moi drodzy, mówiłem wam, że będzie live będzie, ale na live'ie po prostu nie będę wam pokazywał, jak tego rozwiązać. No w sumie pokrótce będę, ale będę to rozwiązywał z wami, czyli jak ktoś ma problem, no to połączymy się razem, zaprosimy się na Steamy jako znajomi i będę wam to pomagał rozwiązywać. I to będzie też jakby taki dodatek dla tych, którzy nie mają znajomych albo nie mają z kim tego rozwiązać. A dziś razem z żoną jakby rozwiążemy jeszcze raz tą samą zagadkę, z tym, że ja już jestem połączony z nią przez tego AnyDeska i będziemy na moim monitorze, będziecie widzieli to, co ona robi u siebie, no i to, co ja robię u mnie, także także to wszystko. I teraz oboje jesteśmy już tutaj połączeni, mamy Steama włączonego, jesteśmy znajomymi. Ja otwieram swoje okienko. O, żona, tu musisz kliknąć ten panel po lewej stronie, na dole. O, i to jest, widzicie, moje okno, a tu macie okno żony. Żona, rusz myszką, żeby było widać, że to ty tam się drygasz. To ja, to moje okno. A nie widzę, żebyś jeździła. Bo masz swoją myszkę na moim tym. A no właśnie, no dobra, nieważne. Ja widocznie nie widzę twojego kursora. Okej, okay, nieważne, ale widać, twój pulpit to jest mój pulpit. I spisujemy. Ja spisuję żony pomarańczowe. Ja spisuję żony pomarańczowe symbole, a żona spisuje moje czarne. No to żona, patrzymy sobie, my akurat mamy monitory, ale to oczywiście print screen, ludzie, i wysyłacie sobie nawzajem te print screeny, no i spisujecie. No i dobra, spisujemy. Podobno to jest też troszeczkę, żebym się nie pomylił, pomarańczowe. Czasowe wyzwanie. Podobno pozmieniali coś tutaj twórcy, że to teraz trzeba w sumie w dość szybkim tempie robić. Ja nie robię w dość szybkim, nie mogę znaleźć. No trochę to zajmuje czasu. I ostatnie jaskółka. Tak. Nie. Jaskółka. No i teraz klikamy. Ja kliknę pierwszy. A jak będzie źle? Musi być dobrze. A może i jak? Teraz ty kliknij u siebie. Klikamy ten tutaj przycisk. No i voilà, jesteśmy połączeni. Zobaczcie, idealnie. Przeniosło żonę, ma zaciemnione pole, ale widzicie, zmienia się ikonka, zmienia się ręka, że można tam kliknąć, a u mnie to samo. No tutaj oczywiście pod lupą to kryją się te obeliski różnego rodzaju, mogę dać wam dźwięki. Dobra, w sumie te dźwięki zestawię sobie, tylko ściszę trochę. Tu jeszcze gdzieś się ładowało, o, tutaj się ładuje duża grafika. To nieważne. Dobra, klikamy teraz ten po prawej stronie, żona. No i tu już jest trochę więcej zabawy. Mamy różne symbole. Ja mam symbole oznaczające przedmioty w grze, które żona musi przepisać, a żona ma moje cyferki, które ja muszę przepisać. Zobaczcie, o, w ten sposób mogłem to zrobić idealnie. Wcześniej tak nagrać. Trochę tutaj widzę, że ten AnyDesk rozdzielczością odbiega, piksele są, no ale to już trudno. No i dobra. I teraz moi drodzy, ja będę robił tą jakby brudniejszą robotę, o której wam mówiłem wcześniej, czyli czekajcie, na jakiej zasadzie to było? Ja uzupełniam pierwszy symbol, a resztę byle jakim, a żona po prostu w jeden pierwszy symbol żona wklepujesz już mój. Wklepa. We wszystkie wklepki. We wszystkie miejsca. Dobra, i ja teraz wklepuję. Tak, no. Takie coś. To jest mój pierwszy symbol.
A żona, a ja wklepuję żony. Załóżmy, żona ma pierwszy symbol, czyli jeżeli mogliście zobaczyć to coś. Nie wiem, czy to jest jedynka, dwójka, trójka, czy co to jest, bo to oznacza cyfry. I teraz żona, dwójka. Symbol, który muszę wklepać, jeden symbol, ja którego tak, nie masz. No to jest ja trudniejsze dwa, będzie. 3, 0. No dobra. To tak nie oznacza. Teraz tak. Którego tego nie ma symbolu? Tego. A czemu nie robimy tak, że nie ma tego. Ja wklepuję twoje wszystkie? No bo ja będę czarną robotę robił. Klikam Enter. Kliknij ty Enter. A czemu nie wpisałeś moich, a ja twoich? Dobrze, bo nie. Kliknęłaś? No, dlaczego? Kliknij. Kliknęłam. Dobra. Teraz tak. Nie działa. Tak. Nie działa. Tak. Nadal nie działa. Tak. I jest. No i widzicie, zadziałało. U ciebie też zadziałało. Nie klikałeś nic, nie? Nie. No samo się wyświetliło. Widzicie, u żony po czasie też zaznaczyło się u niej. Ona nic nie klikała, tylko ja przekładałem i klikałem. I zaznaczyło się jej, że jeden pierwszy symbol tutaj nam odpowiada. Ja przekładałem, żona, ty miałaś pierwszy symbol mój, a ja przekładałem, żeby dopasować, gdzie, w którym miejscu w tych sześciu polach ma być spasowany ten... Bo mój jest nie po kolei? Nie wiem, o co chodzi. Tu nie masz patrzeć na kolejność, po prostu mamy spasować ty twoje sześć symboli i moje sześć cyfr mają pasować w tych sześciu miejscach i to jest przypisane. To na przykład oznacza laskę przyspieszenia, ten tutaj symbol u mnie. I to jest cyfra, jest jedna laska rozumiem. Przyspieszenia i ma czyli być w slocie szóstym załóż. No, rozumiem. I teraz czyli szukamy... te są rozsypane i trzeba dopasować kolejność. I teraz musimy znaleźć, gdzie one mają być, jaka cyfra ma być przyporządkowana do jakiego symbolu, w jakiej, w jakim pozycji tutaj w tych sześciu miejscach. I dobra, i teraz wychodzi na to, że tu mamy to dopasowane, teraz dobra, ja teraz daję sobie symbol kolejny, ty wyrzucasz wszystkie te, nie wszystkie. Środkowy zostawiam. Tak, środkowy dolny zostawiasz, ten zostawiasz, a resztę wywalaj. Co? Jak się je wyrzuca? Kliknij dwa razy, albo tak, no. Można i tak wyrzucać. I ty teraz masz drugi, jaki masz, co tam miałeś? I teraz ja mam te G. Dwa te i jeden tu. Mam. Masz, to teraz Enter. Też dałaś Enter? Tak. I nic, nie? To teraz przekładam. Enter. Nic. I nic. Enter. No to musi być tu, bo to nie ma innej opcji. Jest. Wyświetliła ci się dwójeczka? Nie. Zaraz będzie, jest. No i idealnie widzicie, wszystko działa. Oj, zamazało się coś. Co nieco. No dobra. Się poprawiło. No i dobra, widzicie. Dwójeczka, czyli ten pierwszy na dole, nie? No teraz mamy obok siebie, te dwa pasowne są, czyli jakby slot czwarty i piąty jest pasowny. Ja wyrzucam jeden i dodaję twój kolejny, czyli jedynkę od góry. A ja dodaję... A ty dodajesz... Orła. No orła to jest walking key, czyli akurat laska przyspieszenia, to akurat wiem, co ten symbol oznacza. Dodajesz orła. No i jak widzicie, to nie ma nic skomplikowanego. Coś mówicie, że to jest na czas. No na razie widzę wszystko dobrze. Trzeba zapamiętać jakby co, moi drodzy, gdzie, jakie symbole pasowały. Enter, tak? Czyli tu już nie pasi. Tu pasi. No idealnie. Drugi symbol, wszystko przepaszone. I teraz ja daję trzeci, czyli dwa od góry. Jeden, dwa, trzy, dwa od góry. Od góry to. I Enter. Enter, no. I żona daje Enter, jak ona zmienia symbole, i ja daję Enter. I pasuje od razu, moi drodzy. No i widzicie. Od razu przypasowało. Czyli jedynka. Pod jedynką elegancko nam pasi. To nie mamy teraz trójki i szóstki.
Czyli błyskawica z... Ale mi tu grzeje ten laptop, masakra. Błyskawica z... Diamentem. Ogrzał mi całą myszkę ten laptop. A to jest element podatny na ścieranie, także nie bardzo. I teraz zostaje nam tak, ja wyrzucam to i daję dwa z lewej i po bokach, po każdym boku. Czyli to. Enter dałaś? Tak. Ja też teraz daję enter. No nie przypasowało, no ale raczej tutaj nie ma innej opcji. No jest piąty. Czekaj, no żona jeszcze ci się nie zaświeciło. No już się zaświeciło. No i mamy piąty, żona teraz daje mój ostatni symbol. Jakim jest R? No a ja daję i ostatni znowu jedynkę. Enter. A żona enter. Enter. I u żony też. Się załadowało, tak? Tak. Możemy jeszcze sobie kliknąć, widzicie, że jest to połączone, sparowane, czyli wszystko idealnie działa. No i drodzy, no nie było tu żadnego czasu, jeżeli klikacie, widzicie, na początku jak wstawiamy symbole, jeden i drugi musi kliknąć, a później jak ten co przekłada po prostu potwierdza, jak jest potwierdzone, znowu zmieniacie symbole, no to znowu a każdy po kolei. Ale mnie się robi już automatycznie, ja już nie klikam enter. Przy zmianie symboli przeze mnie, to co ja robiłem, czyli tak jak wam mówiłem, czarna robota, czyli po mojej stronie, bo ja przekładałem. Później jak już zmienicie, jak już przytraficie i zmieniacie oboje te tabliczki, no to wtedy enter, tak, żeby po prostu potwierdzić. Widziałem też, niektórzy youtuberzy robili zagraniczni, że razem zgadywali się 3-4 i klikali jednocześnie ten enter. No, nie trzeba, no to by było już chyba za bardzo skomplikowane. Teraz wystarczy wejść do gry, razem trzeba wejść do tej gry. I wydropić sobie tę skrzynkę i poukładać te symbole. No to dobra, to tu może zrobimy małe cięcie i widzimy się w grze i pokażę wam jeszcze jak to odblokować. Dobra, moi drodzy, jeszcze przed wejściem do gry teraz oczywiście z żoną robimy coś takiego, że widzicie, tu mam to objaśnienie tych symboli, tak? 1, 2, 3, 4 do 9 i tutaj mam objaśnienie symboli cyfr i symboli przedmiotów w grze. No i teraz po prostu spisuję sobie, ten symbol oznacza siódemkę. U żony mamy takie coś, to jest kwiat od Nightmare Fuela, kwiat, jak to jest, no ten zły kwiat, i po prostu tutaj jest Walking Cake drugi, czyli to na bank jest laska razy jeden, to już nawet nie sprawdzam, bo nie można zestakować ich w grze większej ilości niż jako jeden w jednym slocie, także to jest na 100%, ale jeszcze możemy potwierdzić, zobaczcie, tu jest, no nawet od góry jedynka i drugie też będzie jedynka. Mi się myli tutaj, jedynka. No i widzicie, jest jeden, czyli a kolejny symbol też będzie razy jeden i kolejnym symbolem jest żona... Rka. Już nawet nie wchodzę. Bi, osa, pszczoła. Bi, no jedna osa. Też widzicie, jest jedna osa, nie stakują się więcej. Jeżeli chcecie więcej, no to muszą zajmować kolejne sloty. Później mamy kolejny symbol, to jest G. Tu lecyt już będzie więcej. Tu lecytu będzie więcej, a jak dużo to zaraz zobaczymy. Tu lecyt jest jeden góra, lewo i dół. Góra, lewo, cztery. Dół, 4. Razy 4. P z ogniem. Co? P z ogniem, purpurgem. Purpurowy kryształ. Prostszy. Bo ja miałem, a to się zmieniła, widzicie, zagadka, bo wcześniej był żółty kryształ do zdobycia i to dwa. Czyli to była skucha jakby, czyli w narożnikach, ten symbol w narożnikach, to 3. A ja wtedy miałem dwa żółte kryształy, to już było przegięcie. I ten, błyskawica. Błyskawica to jest karot, nie, Nightmare Fuel. Fuel w ostatnim slocie i to jest razy dwa po bokach, góra i dół. I tył. Dwa po bokach. Dwa. No, tylko dwa Nightmare Fuel. Dwa. Raz, dwa, trzy. Jeszcze trzeba się upewnić, bo jeżeli to będzie źle coś zrobione, to nam to nie zadziała na pewno. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już w Don't Starve Together razem. Ja jestem wujek, są żonka, jak widzicie po kietce.
Westonem. I dobra, oczywiście u nas ta zagadka może rozwiązanie nie zadziałać, ponieważ ja już bez żony wcześniej, w filmiku, który wam wcześniej wrzuciłem, pokazywałem, jak to rozwiązać, i my już mamy to rozwiązane, także podejrzewam, że dwa razy podwójnie tego się nie da zrobić. Oczywiście teraz musicie poszukać wejścia do jaskini gdzieś na mapie, najlepiej wydropić sobie, stworzyć sobie mały świat, żeby ta jaskinia była mała, i wtedy znaleźć tą skrzynkę w jaskini. Za pomocą oczywiście modyfikacji to made items możecie to zrobić. Możecie też za pomocą tej modyfikacji dodać te itemy, które są wam potrzebne, które wyszły z tej drugiej zagadki, w tej kolejności od 1 do 6 i umieścić je w tej skrzynce. Skrzynkę możecie również wydropić za pomocą to many items, wejść w zakładkę others tutaj w O, wpisać chest, Enter, i tutaj Ancient Chest to jest ta właśnie skrzynka. Dlaczego zrobiłem to za pomocą Too Many Items? Ponieważ konsola, wpisywanie w konsolę komendy nie wydropiła mi tej skrzynki, bynajmniej po tej komendzie, która była wcześniej dostępna. Po prostu skrzynka ta pojawiała się, ale ja nie mogłem jej użyć, a żona jej nie widziała. Po prostu taki nietykalny skin, grafika. No i dobra, no i żona, chodź tu blisko, gdzieżeś pobiegła. Chciałam szukać trawy do ognisko. No, trawy do ognisko, żona tylko ognisko. Dobra, i wkładam po kolei kwiaty. Laska przyspieszenia, osa, tulecyt, purple i nightmare fuel. 3 purple, 4 tulecyty, 1 osa, 1 i 7 tych. No i zamyka się i zobaczymy, czy to zadziała. Nie zadziałało. To się spodziewałem. A innej opcji nie ma. Tak muszą być ułożone te itemy w takiej kolejności, w tej ilości, a to jednak nie działa. Po prostu... Po prostu raz rozwiązana zagadka nie działa drugi raz. Prawdopodobnie tak jest. Bynajmniej w tej parze, którą to się już raz rozwiązało. Nawet zejście do jaskini by mi nic tutaj nie dało, także tak to wygląda, ale jeżeli jedna osoba ma ją wcześniej z kimś rozwiązaną, o widzicie, nawet teraz skrzynka wyrzuciła nawet te itemy, co powinno się to stać za pierwszym razem, a zagra z osobą, której nie miała rozwiązane, to powinno zadziałać jak najbardziej. Także ja was z tego miejsca zapraszam na live, w którym to będę wam pomagał rozwiązywać te zagadki osobom, które nie mają z kim tego rozwiązać, i zapraszamy was razem z żoną na nową serię, w którą tu właśnie teraz zaczęliśmy. Tymi postaciami zagramy w tym świecie, który jest wytworzony. Oczywiście ja usunę te itemy, które tutaj widać. I cóż, dzięki wam za uwagę, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, ciskajcie dzwoneczek w celu powiadamiania was o nowych filmach, które się pojawiają na kanale. No i cóż, do miłego, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Cześć!